Tom 112, Leśna Samotnia, rozdział 10. Nigdy nie widziałem i nie słyszałem, żeby kominiarze roznosili listy. Cóż, najwyraźniej wielu rzeczy nie zdążyłem jeszcze w życiu zobaczyć i usłyszeć. Kominiarz był prawdziwy, i prawdziwa była przesyłka. W dodatku tak wynikało ze stempla nadano ją na poczcie w Paryżu. Nie wyprzedzajmy jednak faktów otworzyłem drzwi żeby wpuścić wracających z porannego spaceru Dropsa i Bigosa. Następnie wyszedłem przed dom i zapatrzyłem się w niebo. Z leniwie snujących się cumulusów trudno było wywróżyć, jaką pogodę przyniesie dzisiejszy dzień, chociaż na deszcz raczej się nie zanosiło. Znów przyszło mi do głowy. Że powinienem zrobić trochę porządków na rozbałaganionym podwórzu, i ponownie doszedłem do wniosku, że nie miałoby to najmniejszego sensu. Wkrótce stąd wyjadę, a wtedy nawet pies z kulawą nogą nie zajrzy do puszczańskiej samotni. Z zamyślenia wyrwał mnie śpiew dochodzący od strony lasu. Męski głos zawodził na całą okolicę. Wiła wianki i wrzucała je do falującej wody. Wiła wianki i wrzucała je do wody. Wiła wianki i wrzucała je do falującej wody. Wiła wianki i wrzucała je do wody. I tak w kółko, aż do znudzenia pojęcia nie miałem, kim jest niewidoczny za drzew solista, ale oceniłem, że słuchu i głosu bozia mu raczej nie dała. Kolejna minuta upłynęła. Zanim zobaczyłem rowerzystę wjeżdżającego na drogę prowadzącą do domu gubernatora, przybysz od stóp po głowę ubrany był na czarno. Najprawdziwszy kominiarz z pełnym ekwipunkiem, z gracą na lewym ramieniu, ze sztolcówką, workiem na sadze i liną obciążoną stalową kulą. Zdziwiło mnie wprawdzie. Że jechał z gzakiem, ale znalazło się logiczne wytłumaczenie, droga była wyboista. Więc pewnie starał się wymijać co większe dziury. Prawdziwą przyczynę poznałem, gdy kominiarz dotarł na podwórze. Dopiero wtedy skończył z wrzucaniem wianków do wody i próbował zsiąść z roweru. Próbował, to najodpowiedniejsze słowo, bo gdybym nie złapał go za kołnierz, na pewno wyrżnąłby nosem o ziemię. Już nie miałem żadnych wątpliwości, kominiarz. Pomimo wczesnej pory. Był kompletnie pijany, stąd wzięły się śpiewy i drogowy slalom. Lucuś jestem, tak mnie wszyscy nazywają, wyciągnął Morusaną, wsadzę prawicę. Cóż miałem zrobić? Odwzajemniłem gest i uścisnęliśmy sobie dłonie, a mnie wszyscy nazywają Paweł. Kominiarz rozglądał się dookoła niezbyt przytomnym wzrokiem, a gdzie gubernator? Zapytał. Zdziwiłem się, bo myślałem. Że wszyscy w okolicy wiedzą o śmierci Jurawicza. Nie żyje od dwóch tygodni. Lucuś podrapał się po głowie. Mógł to zrobić bez problemów, bo w jego rynsztunku brakowało tradycyjnego czarnego cylindra. Aha, nie żyje! mruczał pod nosem. Przecież wiem, że nie żyje. Zastrzelił się z obrzyna. Słyszałem, tylko zapomniałem. Chyba trochę oprzytomniał i popatrzył na mnie groźnym wzrokiem. A ty, co tutaj robisz? Kim jesteś? Ja znam wszystkich. A ciebie nigdy nie widziałem. Nie musiałem się tłumaczyć, lecz zrobiłem to dla świętego spokoju. Zupełnie nie uśmiechała mi się kłótnia z pijanym kominiarzem. Lucuś natychmiast złagodniał. Żyje czy nie żyje, ale na mnie czeka robota. Idź po drabinę, zakomenderował. Stoi tam za chałupą. Patrzyłem na niego z niedowierzaniem i ze zgrozą. Czyżby w takim stanie zamierzał wspinać się na dach? Jak nic spadnie i nieszczęście murowane Pospiesz się, ponaglił Nie mam czasu Jeszcze dziesięć kominów dzisiaj na mnie czeka A może innym razem? Dzisiaj jesteś trochę Trochę jesteś zmęczony Próbowałem grać na zwłokę Rozgniewałem lucusia Pewnie myślisz, że jestem pijany To ty mnie naprawdę pijanego nie widziałeś Dosyć gadania, idź po drabinę Nie pójdę Odparłem zdecydowanie Nie będę odpowiadał jak ty spadniesz z dachu i skręcisz sobie kark, lucuś, mimo wszystko, był chyba człowiekiem łagodnego usposobienia, więc nie zależało mu na dalszym sporze. Jeszcze raz podrapał się po głowie. Kominę trzeba czyścić dwa razy w roku. Musi być kwit, bo inaczej strażacy dadzą sztraf. Ale możemy to załatwić inaczej. Jak możemy załatwić? Zapytałem. Kwit wypisze. Ty zapłacisz, ale nie będę właził na dach. Tak robił gubernator. Przystałem na propozycję. Wolałem współudział w niewielkim oszustwie niż przyłożenie ręki do nieszczęśliwego wypadku. Zgodnie z obowiązującą taksą zapłaciłem nieco ponad trzydzieści złotych. Kominiarz schował pieniądze, lecz nie wsiadał na rower. Patrzył na mnie wyczekująco. No, co? Załatwione. Wyciągnąłem do niego rękę na pożegnanie. Na twarzy Lucusia, podobnie jak dłonie umorusane i sadzą. Pojawił się sprytny uśmieszek. Gubernator zawsze częstował nalewką. Na pewno w lodówce zostały jakieś zapasy. Nie, to już przekraczało granice mojej wytrzymałości. Prawie krzyknąłem. Nie jestem gubernatorem i nie dostaniesz żadnego alkoholu. Chłopie, ty ledwo trzymasz się na nogach. Wypijesz trochę i nie dojedziesz do domu. Będziesz cały dzień leżał w rowie. O to ci chodzi. Kominiarz nie przejął się reprymendą. Nie będę leżał. Ja mam mocną głowę. I rozbijesz ją, jak spadniesz z dachu. Lekceważąco machnął ręką. Po żadnych dachach dzisiaj nie będę chodził. Zawsze mogę powiedzieć, że drabina niedobra. Kwitki wypisze. Pieniądze wezmę i do domu. Nie zdołał mnie przekonać, nie będzie żadnej nalewki. Oznajmiłem kategorycznie: Zabieraj rowery i szerokiej drogi. Lucus jednak nie ruszył się z miejsca i znacząco poklepał się po kieszeni swojego kaftana. W takim razie nie dostaniesz listu. Jakiego listu? Zastanawiałem się, co on bredzi. Nie spodziewałem się żadnego listu. Poza tym nigdy nie słyszałem, aby kominiarze wyręczali pocztowców. List jest z Francji, adresowany do gubernatora, kusił Lucuś. Może i tak, ale ty chyba nie pracujesz na poczcie. Uśmiechnął się z pobłażaniem. Listonosz też człowiek. Nie chciało się mu drałować tyle kilometrów dla jednej przesyłki. Spotkałem go rano i poprosił, żeby przy okazji zawieść list. To jak, będzie ta nalewka. Tylko nie marudź bo już zaczyna mnie suszyć. Musiałem pogodzić się z porażką. Poszedłem do domu i szklankę do połowy napełniłem whisky Zaniosłem Lucusiowi, ten za probatą pokiwał głową, duszkiem wlał w siebie całą zawartość. Rękawem otarł usta, i dopiero wtedy z kieszeni wyciągnął usmoloną kopertę. Rzeczywiście, list nadano w Paryżu przed kilkoma dniami, więc już po śmierci gubernatora. Na odwrocie nie było nazwiska i adresu nadawcy. O dziwo! Kominiarz o własnych siłach wsiadł na rower. Wkrótce zniknął za drzewami, ale ciągle słyszałem. Wiła wianki i wrzucała je do falującej wody, wiła wianki i wrzucała je do wody. Usiadłem przy kuchennym stole. Położyłem przed sobą przesyłkę i nie wiedziałem, co z nią zrobić. Nie nazywałem się monsieur Robert Jurewicz, a tak właśnie zaadresowany był list. Nie miałem w zwyczaju czytania cudzej korespondencji, nie życzyłbym też sobie, gdyby ktoś zaglądał do mojej. A z drugiej strony sytuacja była specyficzna. Adresat nie żył, a przesyłka, tak przynajmniej podpowiadała mi intuicja, Mogła przyczynić się do rozwiązania przynajmniej niektórych zagadek, z którymi ostatnio miałem do czynienia. Nie patrzyłem na zegarek, ale pewnie przynajmniej z kwadran zbiłem się z myślami. Pokusa zwyciężyła. Zdecydowanym ruchem, żeby nie mieć odwrotu, rozerwałem pobrudzoną przez kominiarza kopertę. Zawiodłem się. Bo w środku nie było żadnego listu. Na stół wypadła jedynie kserokopia prasowego artykułu, opublikowanego prawdopodobnie w którejś z francuskich popołudniówek, o czym świadczył sensacyjny tytuł na ćwierć kolumny. Policja zastrzeliła morderców. Bandyci byli Polakami. Kropka, gazeta, co wynikało z paginy. Datowana była na 8 czerwca 1983 roku. W szkole średniej i na studiach liznąłem trochę francuskiego. Ale nie mogłem powiedzieć, że język balzaca opanowałem biegle w mowie i piśmie. Na szczęście tekst, który miałem przed sobą, nie należał do szczególnie skomplikowanych, z sensacyjnego, okrażonego wykrzyknikami artykułu dowiedziałem się. Że trzech zamaskowanych i uzbrojonych bandytów zraniło kasiera kantoru bankowego w Saint-Étienne. Policja ruszyła w pościg. Gangsterzy nie chcieli się poddać i wszyscy zginęli podczas strzelaniny. Wszyscy byli Polakami, a z ich paszportów wynikało, że nazywali się Konrad Paliński, Krzysztof Jabłoński i Jarosław Kruszewski. Dziennikarz, powołując się na anonimowych informatorów w prokuraturze i policji, twierdził, że ci sami sprawcy 13 kwietnia 1983 roku zamordowali i obrabowali Ringha Goldbergera, niemieckiego bankiera od niedawna mieszkającego w Arles nad Rodanem. Były też paszportowe zdjęcia przestępców i apel o pomoc w zweryfikowaniu ich tożsamości, bo trudno wykluczyć, że posługiwali się fałszywymi dokumentami. Do sprawy wrócimy wkrótce, zapowiadała redakcja. Skończyłem czytać i pożałowałem że otworzyłem kopertę. Przesyłka nie rozwiała żadnych wątpliwości, przeciwnie, sprawiła, że przybyło znaków zapytania. Przypuszczałem, że gubernator, prawdopodobnie krótko przed śmiercią, zatelefonował lub napisał do któregoś z francuskich znajomych i poprosił go o sporządzenie kserokopii ze starej gazety. Tamten nie odmówił, chociaż pewnie trochę zwlekał z wizytą w bibliotece. Więc list dopiero dzisiaj mógłby trafić do adresata. Niestety Jurewicz nie żył od kilkunastu dni. Takie rozumowanie wydawało się jak najbardziej logiczne. Natomiast w żaden sposób nie mogłem zrozumieć, dlaczego gubernator nagle zainteresował się napadami z tak zamierzchłej przeszłości. Owszem, mieszkał wtedy we Francji, ale nie był gangsterem. Lecz robiącym szybką karierę architektem, nie podejrzewałem, żeby mógł mieć cokolwiek wspólnego z groźnymi bandytami. I znów przypomniała mi się opowieść pani Basi. To było w połowie sierpnia. Gubernator siedział ze szklanką łyski i mamrotał do siebie, że widział ducha, że ten człowiek nie żyje od trzydziestu lat. Jeszcze raz popatrzyłem na gazetową paginę od wydarzeń w i w Saint-Etienne w przyszłym roku minie 30 lat. Wąski sierp księżyca nie dawał za wiele światła i nie był w stanie rozproszyć październikowego mroku. Na szczęście w domu gubernatora znalazłem solidną latarkę pochodzącą zapewne z wojskowego demobilu, więc maszerowałem raźno, nie musiałem wytężać wzroku i nie potykałem się na wykrotach. Puszcza już ułożyła się do snu i wokół panowała niezmącona niczym cisza. Jedynie czasem Zachrzęściła jakaś sucha gałązka pod moimi nogami. Szedłem do wilczej barci, tej rzekomo nawiedzanej przez ducha gajowego toczka i tej, która skojarzyła mi się niedawno z literami WB w napisie pozostawionym przez gubernatora na zakurzonym biurku. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego wybrałem się tam w nocy, skoro równie dobrze mogłem zrobić to w dzień bez troszczenia się o latarkę i o księżycową poświatę? Wbrew pozorom odpowiedź na pytanie była całkiem prosta. Od Miszkielowej wyraźnie słyszałem, że duch pojawia się tylko w nocy. W myślach śmiałem się sam z siebie, ale ponąć w każdej bajdzie kryje się iskierka prawdy. Nic nie stało na przeszkodzie, aby przekonać się o tym na własne oczy. Nigdy nie byłem w wilczej barci i trochę obawiałem się, czy w nocy odnajdę ruiny gajówki. Niepotrzebnie, jak się okazało bo po drodze miałem kilka trudnych do przeoczenia punktów orientacyjnych. Najpierw więc dotarłem do starego pomostu, przy którym gubernator trzymał swoją wiosłową łódkę. Oświetliłem krypę i przekonałem się, że łódka faktycznie jest ukręcona. Jutro muszę z tym coś zrobić. Postanowiłem, skręciłem w prawo, w wąską, lecz i wydeptaną ścieżkę. Tu czasami musiałem schylać głowę, żeby nie zahaczyć o zwisające gałęzie, co jednak zbytnio nie utrudniało marszu. Znów kawałek otwartej przestrzeni i przed oczami zamajaczył mi jakiś niewyraźny kształt. Po zrobieniu kilkunastu kroków przekonałem się, że jest to barakowus. Przypomniałem sobie o jeżdżących zdezelowaną niwą geodetach i domyśliłem się. Że to ich tymczasowy dach nad głową. Okna barakowozu były ciemne. Prawdopodobnie jego lokatorzy już ułożyli się do snu, zmęczeni pomiarami i całodziennym ganianiem po polach. Zamyślony, przegapiłem kolejne rozwidlenie leśnych dróżek i musiałem trochę się cofnąć. Już nie mogłem zabłądzić. Wiedziałem, że od dawnej Gajówki dzieliło mnie nie więcej niż pół kilometra. Na wszelki wypadek zgasiłem latarkę i byłem zdany na łaskę, a raczej na niełaskę księżyca, ale przecież nie chciałem przedwcześnie spłoszyć ducha Toczka. Szedłem więc teraz prawie po omacku. Potknąłem się parę razy, ale jakimś cudem mój nos nie zarył w leśnej ściółce. Duch się nie pokazał, a ja byłem na miejscu. Miszkielowa miała rację, mówiąc że z okazałej kiedyś gajówki zostały tylko fundamenty zapewne to tylko siła sugestii, ale ruiny wydawały się wyjątkowo ponure. Trudno zresztą było nie ulec sugestii. Gdy pamiętało się o dramacie, który rozegrał się tu przed laty. Zatrzymałem się nagle, bo odniosłem wrażenie, że gdzieś niedaleko za sobą usłyszałem jakiś dźwięk przypominający trzask nadepniętej i pękającej pod butem gałązki nasłuchiwałem chwilę ale dźwięk się nie powtórzył, więc prawdopodobnie uległem złudzeniu. Zresztą, pomyślałem, duchy poruszają się bezszelestnie i pewnie nie chodzą w butach, toczek nie wyszedł mi na spotkanie, w żaden sposób nie potwierdził swego istnienia, więc uznałem, że już można zapalić latarkę. Otoczenie dawnej gajówki przypominało wielkie wysypisko śmieci, wszędzie poniewierały się puste butelki. Puszki po konserwach i piwie, nie brakowało starych szmat, samochodowych opon i połamanych mebli, ten krajobraz po bitwie musiał być wspólnym dziełem odwiedzających okolice turystów i tutejszych rolników, którzy starali się zaoszczędzić parę złotych na wywózce odpadów. Niestety, takie obrazki coraz częściej widziało się w polskich lasach i na nabrzeżach jezior. Niewiele pomagały doraźnie organizowane akcje sprzątania świata. Nie pomagały też kary za zaśmiecanie natury, bo sprawców rzadko udawało się wykryć. Ze zniechęceniem patrzyłem na to przygnębiające pobojowisko, a nocna wyprawa do Wilczej Barci wydała mi się całkowicie pozbawiona sensu. Wahałem się. Czy nie powinienem obrócić się na pięcie i wracać do domu? Skoro jednak pokonałem już taki kawał drogi, należało chociaż pobieżnie obejrzeć ruiny gajówki. Prawdę mówiąc, za wiele nie było do oglądania, bo nawet fundamenty zdążyły zmurszyć. A tam, gdzie kiedyś zapewne były pomieszczenia mieszkalne, wyrosły krzewy i wybujały chwasty. Z trudem przedzierałem się przez ten gąszcz. Pod butami chrzęściło potłuczone szkło. Spodnie całkiem namokły od wieczornej rosy. Miałem dość i wtedy światło latarki omiotło prostokątny otwór w posadzce. Bez trudu domyśliłem się, że jest to zejście do piwnicy. Zdziwiłem się tylko, że drewniana klapa jest otwarta. Pewnie wytłumaczyłem sobie, Starą piwnicę miejscowi traktują jako syp na śmieci. W otworze zauważyłem drabinę i zastanawiałem się, czy wejść do środka. Zrobiłem jeszcze dwa kroki i zatrzymałem się na krawędzi włazu. Niestety, nie popisałem się refleksem, gdy usłyszałem za plecami stłumiony hałas zdążyłem jedynie odwrócić głowę. Usłyszałem syk podobny do tego, jaki rozlega się przy nalewaniu wody sodowej z syfonu, jednocześnie żywy ogień nie eksplodował mi w oczach i nozdrzach gaz Pomyślałem i runąłem w piwniczną ciemność. Tylko strzępy zapamiętałem z późniejszych wydarzeń. Upadek z dwumetrowej wysokości zakończył się dość szczęśliwie, bo wylądowałem na jakichś starych workach i tekturowych pudłach. Paraliżujący gaz zrobił jednak swoje. Leżałem jak bezwolna kukła. Nie miałem siły poruszyć ręką ani nogą. Nie mogłem otworzyć oczu, nie zareagowałem, gdy ktoś przewracał mnie z boku na bok i przeszukiwał kieszenie, chociaż trwało to kilka dobrych minut. Moja świadomość z trudem zarejestrowała skrzypienie szczebli w drabinie i huk zamykanej klapy, po którym przez pewien czas na górze rozlegało się jeszcze jakieś szuranie. Leżałbym pewnie dłużej, ale otrzeźwił mnie ziąb ciągnący od wilgotnego posłania. Przetarłem piekące oczy lecz w piwnicznych ciemnościach nie mogłem dostrzec nawet czubka własnego nosa, z trudem, bodaj za trzecim podejściem. Zgramoliłem się na klęczki i rozgarniając śmieci, próbowałem znaleźć latarkę. Wszystko na nic. W dodatku na odłamku szkła skaleczyłem rękę. Latarka musiała potoczyć się gdzieś w kąt piwnicy albo. Co wydawało się bardziej prawdopodobne, zabrał ją napastnik. Ze zdziwieniem natomiast stwierdziłem, że nie zabrał mi komórki, która bezpiecznie spoczywała w kieszeni, podobnie jak portfel z dokumentami i niewielką kwotą pieniędzy. A przecież nie miałem wątpliwości, byłem starannie przeszukany. Oznaczało to, że człowiek z gazowym miotaczem nie był pospolitym rabusiem. Kim więc był? Przypomniałem sobie o włamaniu do skody zaraz po pogrzebie gubernatora. Wtedy nocny intruz zainteresował się tylko dokumentami w skrzynce pod deską rozdzielczą, które jednak były wystawione na rzeczywistego właściciela faworytki. Teraz pewnie też, jeśli była to ta sama osoba, chodziło jedynie o przejrzenie dokumentów. Jeśli tak, to duch osiągnął cel i poznał moją tożsamość. Latarki nie znalazłem, jarzący się ekranik komórki dawał niewiele światła. W dodatku telefon sygnalizował, że bateria jest słaba. Ziąb, ciągnący od wilgotnej posadzki i nasiąkniętych murów, coraz bardziej wciskał się pod kurtkę. Uznałem więc, że czym prędzej należy pożegnać się z niegościnną piwnicą, bo w innym wypadku przeziębienie murowane. Na szczęście, oszołomienie powoli mijało i zaczynałem dochodzić do siebie. Wdrapałem się na drugi od dołu szczebel drabiny i próbowałem unieść klapę. Ani drgnęła. Bezskutecznie siłowałem się tak przynajmniej 10 minut. Klapa musiała być zareglowana od zewnątrz albo czymś obciążona. Raczej to drugie, przypomniałem sobie szurania. Które rozlegały się na górze. Gdy półprzytomny leżałem na piwnicznej posadzce. Znalazłem się w pułapce i nie bardzo wiedziałem, jak się z niej uwolnić. Popatrzyłem na zegarek. Zbliżała się 23. W komórce miałem wprowadzony numer telefonu pani Basi, ale nie chciałem do niej dzwonić o tej porze nie odmówiłaby pomocy. Lecz jutro, znając jej długi język. Wszyscy wiedzieliby o mojej niefortunnej przygodzie. Policji też nie chciałem alarmować. Zresztą, pewnie by nie uwierzyli. Uznaliby, że ktoś wypił za dużo, niepotrzebnie zawraca im głowę, a oni mają wiele dużo ważniejszych spraw niż nocne wojarze po leśnych dróżkach. Pogodziłem się z losem i postanowiłem poczekać do rana, kiedy powinno się znaleźć jakieś rozwiązanie. Może zdołam podważyć klapę. Może ktoś będzie przechodził w pobliżu i zaalarmuje go okrzykami w ostateczności. Trudno. Zadzwonię po pomoc po ciemku, żeby oszczędzać baterię w telefonie. Przygotowałem prowizoryczne posłanie. Położyłem się na stercie makulatury, przykryłem się zbutwiałymi workami i nawet nie wiedziałem, kiedy zapadłem w mocny sen. Jak się później okazało, nie spałem nawet godziny. Obudziło mnie zimno. Zerwałem się na nogi, i na rozgrzewkę zrobiłem kilkanaście przysiadów. Od razu poczułem się lepiej. Właśnie zastanawiałem się, czy wracać na niewygodny leże. Czy już się nie kłaść i poczekać do brzasku, gdy tuż przy wilczej barci usłyszałem ludzkie głosy? Nastawiłem uszu i zorientowałem się, że rozmawia ze sobą dwóch mężczyzn pod warunkiem, że można to było nazwać rozmową, bo przeważały najbardziej wyszukane przekleństwa, przyszło mi do głowy. Że w towarzystwie jakiegoś kompana wracał mój prześladowca. Więc postanowiłem, że teraz nie dam się mu zaskoczyć. Głosy przybliżyły się jeszcze bardziej i wtedy je rozpoznałem. Wskoczyłem na drabinę i zacząłem łomotać w klapę. Wołałem też, żeby mnie uwolnić z pułapki. Tamci musieli usłyszeć, bo głosy nagle umilkły. A po chwili rozległ się krzyk: duch gajowego, uciekamy. Wrzasnąłem najgłośniej. Jak tylko potrafiłem. Idioci, to ja. Wyciągnijcie mnie z tej nory. Na szczęście na dworze nie rozległ się tu pod butów. Wreszcie padło trwożliwe pytanie: To ty, Warszawiak, to ty, Paweł, co tutaj robisz? Warknąłem na nich tak, że chyba zadrżały ściany piwnicy. Zamknijcie się i otwierajcie klapę. Poczekaj. Musimy odsunąć te kamulce. Ktoś ciebie bardzo nie lubi. Bo zamknął na cacy. Szurania. Rumor i wreszcie klapa otworzyła się z jękliwym zgrzytem. Wdrapałem się po drabinie i przywitałem się z kłusownikami. Tak, to się jak i Pampuch okazali się moimi wybawcami. Któryś z nich poświecił na mnie latarką. Więc zamknąłem oczy, które ciągle piekły po spotkaniu z gazem łzawiącym. Za dobrze nie wyglądasz. Orzekli też nie wyglądalibyście dobrze, odburknąłem, pomimo moich protestów. Kłusownicy postanowili odprowadzić mnie do domu. Zgodziłem się wreszcie, ale przedtem pożyczyłem od Pucha latarkę i zszedłem do piwnicy. Chciałem obejrzeć swoją niedawną celę. Szkoda czasu. Słyszałem ponaglenia z góry. Tam nie ma nic ciekawego. Same barachło. Mieli rację. Piwnica była obszerna. Ale niemal w połowie pomieszczenia sterty śmieci sięgały aż po sufit. Gdzie niegdzie, jak zauważyłem, ktoś próbował je rozgarniać i odsuwać na bok. Bezskutecznie szukałem latarki. Musiał ją zabrać mój prześladowca. Wróciłem na górę. Skąd? Zainteresowałem się. Wiedzieliście, że tam są śmieci. Byliście w piwnicy? Niechętnie ale odpowiedzieli: Byliśmy. Dawno temu, ostatnio chyba w lipcu. Czego tam szukaliście? Obruszyli się. Oni mi uratowali życie, a ja zachowuję się jak policjant w trakcie przesłuchania. Czego tam szukaliście? Powtórzyłem pytanie. Nie szukaliśmy, tylko chowaliśmy. Mruknął pampuch. A się jak rozwinął myśl kumpla. Trzymaliśmy tam akumulator i agregat do łowienia ryb. Potem gubernator nam wszystko pozabierał i piwnica już nie była potrzebna. Więcej tu nie zaglądaliśmy. Zostawiliście otwartą klapę. Kłusowników rozśmieszyła moja naiwność. Zamknęliśmy. Przywaliliśmy starymi rupieciami i kamieniami. Przecież kryjówka mogła się jeszcze przydać. Rześkie wieczorne powietrze sprawiło że przestały mnie piec oczy. Nie czułem też drapania w gardle. Mijaliśmy właśnie zaciemniony barakowóz. Kłusownicy potwierdzili moje przypuszczenia, że mieszkają tu jeżdżący terenową niwą geodeci. Ale to chyba nieprawdziwi geodeci. Niespodziewanie oznajmił pan puch. Dlaczego tak myślisz? Rozmawiałeś z nimi? Parę dni temu chcieliśmy się z nimi zapoznać. Zaszliśmy z patykami, ale nie wpuścili nawet do środka. Powiedzieli, że nie piją. A na pogaduszki nie mają czasu. Wzruszyłem ramionami. Nie wszyscy muszą pić. Wy też wreszcie moglibyście wytrzeźwieć. Chyba nie przekonały ich moje argumenty. Na jakim ty świecie żyjesz? Zapytał się jak. Godeta i abstynent. Śmiechu warte. Ja takiego skoczy bruzdy jeszcze w życiu nie widziałem. Może więc, postanowiłem zakończyć dyskusję. Oni nie lubią patyków. Sami wiecie. Że ja też nie lubię. Reszta drogi upłynęła nam w milczeniu. Rozgrzałem się trochę marszym, ale ciarki ciągle chodziły po plecach, i marzyłem, aby jak najszybciej przebrać się w suche ciuchy. Miałem nadzieję, że pożegnam się z kłusownikami przed domem gubernatora, ale oni wręcz wprosili się na kolację. Od rana nic nie jedliśmy, głodnego trzeba nakarmić. Spragnionego napoić. Zwłaszcza to ostatnie zabrzmiało wyjątkowo dwuznacznie. Za dobrze znałem kłusowników, aby przypuszczać, że chodzi im tylko o gorącą herbatę. Już sporo po północy szukałem wymówki. Za późno na kolację. W takim razie zjemy śniadanie. Wyśpisz się w dzień. Nie spieszysz się rano do pracy. My też nigdzie się nie spieszymy. Co miałem robić? Otworzyłem drzwi i wpuściłem nieproszonych gości do środka. Drops na ich widok warknął pod nosem, ale po chwili znów zapadł w sen. Kot nawet nie otworzył oczu. W kuchni było chłodno. Ogień pod paleniskiem dogasał więc dorzuciłem węgla, następnie poszedłem do pokoju i przebrałem się w suche ciuchy, kłusownicy rozsiedli się przy stole i czekali na mój powrót, chyba mieliście rację z tą kolacją, przyznałem, też jestem głodny, zaraz rozejrzę się w lodówce, popatrzyli na siebie znacząco, a nie lepiej zjeść świeżą rybkę, zaproponował się jak, nie mam żadnej ryby, ani świeżej ani mrożonej, nie martw się, My dbamy o zaopatrzenie. Z nami nie zginiesz. Z pod stołu pampuch wyciągnął prezentową torbę, której nie zauważyłem, gdy wracaliśmy z wilczej barci. W drodze zapomniałem ich zapytać, co robili w środku nocy kołoru i gajówki. Teraz wszelkie pytania były zbyteczne. Wracali z nocnego połowu. Znowu kłusujecie. Powiedziałem z dezaprobatą: Kupiliście nowy agregat? Nie kupiliśmy. Doskonale wiesz, że nie mamy forsy. To tylko niewielka siateczka. I jakie kłusowanie! Ledwo dwa małe leszcze i trochę płotek. Na wędkę nałapalibyśmy więcej. A łódka gubernatora? Przypomniała mi się urwana kłódka. Kto wam pozwolił brać łódkę? Wcale nie wyglądali na zmieszanych. Chociaż w ich tłumaczeniach logika wydawała się wyjątkowo pokrętna. Gubernatorowi łódka już niepotrzebna. A łódkę odkupimy. Trzeba tylko pojechać do Sein, bo w Gibach nie ma żelaznego sklepu. Może nas podwieziesz któregoś dnia. Sam odkupię, zdecydowałem. A łódkę macie zostawić w spokoju. Zaparzyłem herbatę, kłusownicy wypatroszyli i usmażyli ryby. Połów, o czym przekonałem się teraz na własne oczy, rzeczywiście nie był imponujący, akurat tyle, abyśmy wszyscy mogli najeść się dosyta i dwie spore płotki dla kocura, który zwabiony zapachami zwlókł się z posłania, w kuchni wreszcie zrobiło się ciepło, czułem się zmęczony nocnymi przygodami i najchętniej położyłbym się spać, ale goście nie zważali na moje ziewanie i nie zbierali się do odwrotu, Rybka lubi pływać. Dawaj szklanki. Zarządził Pambuch i znów sięgnął do swojej torby, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki na stole wyrosły dwa patyki. Zgromiłem ich wzrokiem. Zabierajcie wina i marsz do chałupy. Nie zamierzam tu siedzieć z wami do rana, gadał dziad do obrazu. Znów usłyszałem, że jestem wyjątkowym niewdzięcznikiem. Oni ryzykowali narażali się na spotkanie z duchem gajowego, żeby uwolnić mnie z pułapki, a teraz taka spotyka ich zapłata. Zły byłem jak diabli, ale podałem im szklanki, które niezwłocznie i po brzegi napełnili patykiem. W dodatku z lodówki wyciągnąłem niedokończoną butelkę łyski i nalałem sobie solidną porcję. To na rozgrzewkę. Przecież przemarzłem w wilczej barci. Usprawiedliwiałem się w myślach. Kłusownicy chcieli wiedzieć, co w nocy robiłem w Wilczej Barci, próbowałem ich zbywać, ale byli uparci. Chciałeś spotkać ducha toczka, może ich chciałem. A kto ciebie tak załatwił? Duch, zgodnie z prawdą, odparłem, że nie widziałem napastnika. Zaszedł mnie z tyłu, dostałem gazem po oczach i wpadłem do dziury. Nie mam też zielonego pojęcia. Dlaczego zostałem zamknięty w piwnicy? Może był to kretyński dowcip. Okazało się, że torba pampucha prawdopodobnie nie ma dna, bo na stole wylądowały kolejne dwa patyki. Patrzyłem na to zrezygnowane. Chcecie, to pijcie, ja idę spać, tylko żadnych śpiewów i wrzasków, a po sobie macie zostawić porządek. Wstawałem od stołu, gdy się jak zapytał: Jak długo zostaniesz w wielkim borku? Zdecydowałeś się już, nie zrozumiałem. O co mu chodzi? W jakim wielkim borku? O czym ty gadasz? Gdzie to jest? Kłusownicy nie kryli zdziwienia. Dom gubernatora, ta polana, to jest właśnie wielki borek. Nie wiedziałeś. Pierwszy raz słyszę tę nazwę. Zostanę pewnie do końca października. Muszę tylko przedłużyć urlop. Poszedłem do pokoju i wyciągnąłem się na kanapie. Pomimo zmęczenia natrętna. Powracająca myśl nie pozwalała mi usnąć, a wF mruczałem pod nosem WB jak wilcza barć, WB jak wielki borek.